Niespełna 2 godziny temu zakończył się koncert dla kardynała. Znany, ceniony, a przede wszystkim bardzo lubiany Henryk Gulbinowicz żartował dziś w czasie mszy, że nie wierzył, że dożyje takiego wieku. Wieczorem na koncercie zorganizowanym przez prezydenta 90. urodziny świętowało z kardynałem prawie 5 tysięcy osób. Katarzyna Dynowska. Hala stulecia wypełniła się po brzegi. Gdy kardynał Henryk Gulbinowicz wszedł po czerwonym dywanie, na powitanie usłyszał 100 lat. Na uroczystości pojawił się m.in. osobisty fotograf Jana Pawła II, Arturo Mali. Jak na urodziny przystało, były życzenia, wyrazy wdzięczności i prezenty dla jubilata. Zrobił bardzo wiele dobrego. Największe przedsięwzięcia wrocławskie, kongres eucharystyczny, wizyta papieża Jana Pawła II, milenium Wrocławia. Zespół Opery Wrocławskiej pod batutą dyrektor Ewy Michnik wykonał m.in. utwory Stanisława Moniuszki. Obchody jubileuszu kardynała rozpoczęły się już przed południem, uroczystą mszą świętą we wrocławskiej katedrze. Choć kardynał świętuje już dziś, tak naprawdę urodził się 17 października. Dopiero będę jutro miał pełne 90 lat. Proszę pani, dzisiaj mam 89 i 365 dni. Jan Leonowicz, którego rodzice pracowali w kurii, sąsiadował z ówczesnym księdzem arcybiskupem Gulbinowiczem. Zawsze pełen humoru, zawsze wesoły. Zawsze jak się spotkał, to kiedy wychodzę, on idzie, a ja wychodzę, a dokąd idziesz? Młody Leonowicz, no do kościoła masz, ja z kościoła się nie chwalę, a ty do kościoła się chwalisz. Do tej pory kardynał ma poczucie humoru, autorytet i cieszy się olbrzymią sympatią. Dobrze, że się trzyma, to jest najważniejsze. No a Bóg zrobi swoje. Za swoją działalność kardynał otrzymał Order Orła Białego, tytuł honorowego obywatela Wrocławia i Order Uśmiechu. Kardynał Henryk Gulbinowicz z Wrocławiem związany jest już od blisko 40 lat. Dokładnie od 1976 roku, kiedy to został biskupem archidiecezji wrocławskiej. Kardynał prowadził szeroką działalność ekumeniczną i charytatywną. Wszędzie, gdzie się pojawiał, wnosił spokój i uśmiech. W czasach PRL-u wspierał opozycję, odwiedzał w więzieniach internowanych. W swojej rezydencji ukrywał 80 milionów złotych należące do Solidarności. 2 lata temu Waldemar Krzystek uwiecznił to w swoim filmie. Obecnie w koprodukcji z Telewizją Polską powstaje film biograficzny o byłym metropolicie wrocławskim. Dokument będzie można obejrzeć na antenie TVP jeszcze w tym roku. Wrocław, Katarzyna Dynowska.